O Jezus Maria, idziemy. Tam pracownicy są, ja idę stąd. Wiem, że to jest budowa, nie mogę to za bardzo, ale chciałam lotnisko nagrać. No, można iść. Mnie tu nie ma, ja tu nie przeszkadzam, panowie, bo panie chyba nie. Już mnie nie ma. Nie ma tak jak wejść w trakcie budowy z Hobby Horse'em, żeby lotnisko sobie tylko pooglądać. Ach, czego się nie robi dla Hobby Horse'ów. Tak, Welbent? No. Można wracać. Nie wiem, ile ja mam stąd. Jakieś 5 minut może szłam na... Może nie 5 minut. 10 minut. Szłam na... lotnisko, że tak to nazwę. Od strony... Od strony... widoków pasów lotniczych. Nie no, ja padnę. Nie ma opcji. Nie będę kłusować ani galopować. To był taki kłus trochę już przybity na galop, bo Welbent strasznie w Welbent jak biegnie kłusem, to on biegnie kłusem wydłużonym. W sensie nie umiem, ja szczerze nie umiem biegać kłusem tym powolnym. Zawsze wydłużam nogi, jakby to był ten kłus wyścigowy, wiecie o co chodzi. No. O Matko Boska. To są jakieś dziwne domki. Jak ja się to śmieję, to są kawalerki. Tamte. One mają okna. A to są chyba te domki takie na budowę. Ach, masakra. Idziemy do imposta, idziemy do domu. I damy Rokiemu piłkę. On oczywiście był zaciekawiony Hobby Horse'em. Takie, co to jest? Pierwszy raz na oczy to widzę. Nie dość, że, maskotka, to jeszcze z patykiem. Ale wyobraźcie sobie takie maskotki w zoologicznym jako hobby horsy dla psów. Boże, psy by się ucieszyły. Nie dość, że kij, to jeszcze maskotka. Jeszcze jakby to piszczało. Jezu, ja ostatnio widziałam w Auszanie chyba byłam. Tak, w Auszanie. Większość ludzi nie będzie ogarniać, co to jest Auszan. Taki duży, duży sklep. Market. No. I patrzę, tam są hobby horsy. Takie na kółkach, jak jest kij. To na końcu jest na kółko. O! Uhuhu. Pałki, a tutaj nie wygląda mi na jezioro, szczerze mówiąc. Ale okej. Okay. I te hobby horsy były na kółkach, w sensie jak jest końcówka kija, to jest na kółko. I na kółkach. I ten. I był on ogólnie taki strasznie, strasznie twardy, jak ta... O, samolot leci. Mogłam trochę poczekać, to byśmy widzieli samolot. No to ten dźwięk to był samolot, ja go słyszę tu codziennie. No i ten, on był strasznie tutaj twardy na tym, tutaj gdzie powinno być miękkie. I on ponoć wydawał dźwięki, był na baterię, takie Boże, to po pierwsze, po drugie, drugi raz Boże, bo cena 100 zł bez groszy, bez złotówki. Mamy impost. Welbent będzie chodził po schodach. To jest bardzo utalentowany kuń. Idziemy tędy, czy idziemy naokoło? No dobra, idziemy tędy. Po schodach. Utalentowany kuń. O Jezus Maria.